8.40 na zegarze, przed mikrofonem Piotr Gursztyn. Dzień dobry. I nasz gość Sławomir Neumann, Platforma Obywatelska, wiceminister zdrowia. Dzień dobry, panie ministrze. Witam pana, witam państwa. Dzień Rozmawiamy dobry. O zdrowiu partii rządzącej i rządu. Minister Gowin nie jest już ministrem, no i jest posłem. Jest nowy minister sprawiedliwości. Myślę, że sytuacja nabrzmiewała od paru miesięcy już chyba, właściwie tygodni na pewno, do poważnej rozmowy premiera z ministrem Gowinem. Co poniedziałek, taka nowa świecka tradycja. No to był drugi poniedziałek tylko, więc to też nie tak co poniedziałek, ale rzeczywiście, żeby nie weszło to w nawyk i nie stworzyło jakiejś nowej tradycji śniadań poniedziałkowych premiera z ministrem sprawiedliwości, została sprawa załatwiona. No nieraz tak jest, że ktoś widzi inne miejsce dla siebie w polityce albo w takim bieżącym działaniu politycznym. Myślę, że minister Gowin, mimo moim zdaniem oczywistych sukcesów w Ministerstwie Sprawiedliwości, bo nawet w ostatnich tygodniach przyjęta ustawa deregulacyjna jest sukcesem i rzeczą, którą zapowiadał, że będzie promował i będzie chciał robić jako minister sprawiedliwości, zrobił to, a było to bardzo mocno kontestowane przez wiele środowisk. Obrona tych interesów grupowych, poszczególnych zawodów była silna. Przeprowadził to i to był sukces. Natomiast wchodzenie w nieustanne w jakieś spory światopoglądowe, no nie służy żadnemu ministrowi. No, to ja nie rozumiem. Rozumiem, że niekompetentny minister stracił swoje stanowisko. Nie, nikt nie mówił o niekompetencji. Przecież tylko raczej stracił za poglądy. Raczej o tym, że angażował się w rzeczy, które przeszkadzały potem w pracy jemu jako ministrowi, też moim zdaniem dawały czasami takie pole do popisu opozycji, żeby konfudować się, wprawiać w konfuzję pana premiera. No ta ostatnia wypowiedź związana z zarodkami, ewentualnym handlem tymi zarodkami i ich wysyłaniem czy sprzedawaniem do Niemiec, a tam potem robienie na nich eksperymentów medycznych, no w przeddzień wizyty premiera w Niemczech, no to było wyjątkowo niefortunne i wyjątkowo niepotrzebne sformułowanie. I nikt nie namawiał ministra Gowina do tego typu sformułowań. To była jego własna, nieprzymuszona wypowiedź, zupełnie jakby poza kontekstem rozmowy, więc no, takie rzeczy, jeżeli minister robi, no to można się domyślać, że premier w pewnym momencie może tracić zaufanie do współpracownika, który stawia go czasami w takiej niezręcznej sytuacji. Ja może powinniśmy wrócić do jakiegoś ABC politologii. Ludzie wybierają polityków, bo ci mają poglądy, po to, żeby realizowali te poglądy. No tak, ale minister sprawiedliwości nie realizuje poglądów tylko własnych, tylko całego rządu i musi grać w zespole. Zresztą każdy minister, nie mówimy tu o ministrze sprawiedliwości jedynie. To jest jednak pewna drużyna, która nadaje głosował to tak jak wszyscy. To nie można mu powiedzieć, bo to jest taka miarka. Czy ktoś głosuje na przykład w Sejmie jako poseł? To nie tak. Jest dalej posłem Platformy i będzie posłem Platformy i będzie dalej głosował tak jak reszta Platformy. To nie o to chodzi. Chodzi też o to, żeby w przekazie na zewnątrz z rządu przekaz był w miarę jednolity. Nie może to się rozmijać. I po drugie to zainteresowanie, które się przejawia na zewnątrz, powinno głównie dotyczyć własnego resortu dotyczących spraw takich fundamentalnych. Tu mieliśmy do czynienia z paroma wypowiedziami, które nie były najbardziej fortunne, ale poglądy Jarka Gowina się nie zmienią. On będzie taki sam, będzie dalej posłem Platformy, będzie miał te twarde poglądy swoje na te sprawy ideologiczne, na sprawy wiary i moralności, etyki, więc tu nie będzie za to sekowany, jak nie jest. Natomiast no, nie każdy musi być ministrem. Na tym to też polega, że ten układ rządzie trzeba składać w ten sposób, żeby ludzie z sobą współpracowali, mieli do siebie zaufanie, bo jeżeli tego nie ma, no to w żadnym zespole nie da się dobrze pracować. Mówi pan, że on nadal będzie posłem, tu się nic nie zmienia. Pana zdaniem nie będzie żadnych konsekwencji politycznych związanych z tym odwołaniem? Nie, myślę, że jedyną konsekwencją tego będzie start Jarosława Gowina na szefa Platformy w wyborach powszechnych. O, to żadna konsekwencja. To żadna konsekwencja. Wydaje mi się, że to był też być może jakiś plan Jarka Gowina wcześniej, bo zapowiadał wyraźnie, że wystartuje, kiedy przestanie być ministrem i trochę prowokował premiera, żeby tym ministrem przestać być. Być może albo zostać.
Znaczy, dwie szkoły są, że to jest takie prowokowanie, żeby mnie nie odwołano, bo wtedy będę twoim kontrkandydatem, albo odwołaj mnie, wtedy będę mógł wystartować, więc na razie ten drugi scenariusz się spełnił, został odwołany, może startować, więc to może być ciekawa rywalizacja, bo co by nie powiedzieć o Jarosławie Gowinie, to jest wyrazistym politykiem i to będzie dla członków Platformy ciekawy wybór. Ja jestem przekonany, że ten wybór zakończy się wygraną Donalda Tuska i to znaczącą, ale ta demokracja wewnętrzna też będzie miała swoje uroki. No to Gowin będzie jeździł po kraju, namawiał polityków Platformy, tych, którzy mogą być delegatami, czy jeździ na wszelkiego rodzaju zjazdy. Grzegorz Schetyna już jeździ, no będzie ferment. A premier Tusk nie będzie jeździł, bo on nie ma czasu. Nie będzie jeździł, to będą wybory na szefa partii powszechne, czyli wszyscy członkowie będą głosować. Wydaje się, że... Przepraszam, tu się wbiję. To właśnie taki członek z jakiejś małej miejscowości zobaczy żywego polityka na własne oczy, czyli Gowina albo Schetynę, a Tuska będzie znał tylko z telewizji. No ja bym, na mnie bym chyba większe wrażenie zrobił bezpośrednie spotkanie. Wydaje mi się, że ten członek Platformy z małej miejscowości miał okazję spotkać się z Donaldem Tuskiem już też w cztery oczy. To może nie w cztery oczy, ale widział go nie tylko w telewizorze, ponieważ premier Tusk jest przewodniczącym Platformy już dość długo i zdążył kilka razy objechać Polskę, ale to nie jest jak gdyby chyba istotne. Będzie normalna kampania wewnętrzna. Jak sobie wyobrażam i przypominam kampanię z prawyborów, kiedy to Bronisław Komorowski, Radosław Sikorski z sobą konkurowali, to były normalne, regularne spotkania w regionach wszystkich tych kandydatów, obu kandydatów, więc tutaj będzie podobnie. Nie wiem, ilu będzie kandydować, bo wydaje się, że to będzie szersza liczba niż dwójka, ale dzisiaj trudno o tym przesądzać. Wydaje się, że na jesieni dopiero będziemy poznawali nazwiska i myślę, że przepraszam, i premier Tusk, i Jarosław Gowin, jeżeli będzie kandydował, będą jeździć i będą rozmawiać z członkami Platformy, co będzie też pewną wartością dodaną dla Platformy. Wybory bezpośrednie dają zawsze takie ożywczy wiatr w żagle i wydaje się też, że to będzie też kwestia takiej rozmowy z dołami partyjnymi, takiej realnej, prawdziwej o tym, w którym kierunku Platforma powinna iść, bo jeżeli będzie tak, że będzie dwóch kandydatów o dość przeciwstawnych poglądach czasami, to będzie ciekawa debata. A hipoteza, że Gowin wyjdzie z Platformy i założy własną partię? Nie wierzę w to. Dlaczego? Po pierwsze, jako inteligentny polityk, a Jarosław Gowin jest inteligentnym politykiem, widział już różnego rodzaju wyjścia z, no szczególnie z PiS-u. No to miałby Przemysława Wiplera, bo to też plotka mówi o tym, że we dwóch mieliby tworzyć. No tak, to już nawet były takie partie, czy powstawały takie partie, że nie tylko dwóch, ale kilkunastu wychodziło i tworzyło i efekt jest zawsze podobny. Co by nie powiedzieć, wydaje się, że scena polityczna w Polsce jest w miarę ukształtowana. Budowanie nowych bytów politycznych jest nieprawdopodobnie trudne. Przekonali się o tym politycy PJN-u. Teraz przekonują się o tym politycy Solidarnej Polski. Za chwilę będzie o tym przekonywał Ryszard Kalisz. I tak jest co kadencja. Zawsze są jakieś odejścia, wyjścia z partii, budowanie nowych formacji, które potem giną. Więcej może zrobić Jarosław Gowin, niewątpliwie więcej może zrobić i swoich poglądów w życie wprowadzić w Platformie, która jest dużą, silną partią i rządzi dzisiaj, niż będąc jednoosobowym wodzem, znaczy wodzem jednoosobowej partii, czy dwuosobowej partii. To były czasy początku lat 90., kiedy można było na kanapie zbudować partię i potem modlić się o to, żeby próg 3, czy potem 5% przekroczył, żeby wejść do parlamentu. Dzisiaj to jednak jest znacznie, znacznie trudniejsze i tych przykładów było całkiem, całkiem sporo. A czy nowy minister sprawiedliwości Marek Biernacki nie sprawi takiego samemu kłopotu premierowi, bo to jest polityk konserwatywny o wyrazistych poglądach? Właściwie on był organizatorem tej grupy konserwatywnej, tych spotkań. To prawda, ale jak wczoraj premier także powiedział, Jarosław Gowin nie za poglądy został odwołany. I poglądów Jarosław Gowin nie zmieni, tak samo jak Marek Biernacki poglądów nie zmieni. No co za ambicje? Może Marek Biernacki też ma ambicje? To nie jest kwestia ambicji nawet, bo to, że ludzie, którzy zajmują się polityką, są ambitni, no to jest raczej zaleta, a nie wada, bo ktoś, kto nie jest ambitny, nie daje się pod osąd wyborców, nie daje się pod taką presję, tylko wybiera sobie inną pracę, więc ambicje tutaj nie są chyba dobrym wyznacznikiem. Na pewno Marek Biernacki jest osobą, która ma też
konserwatywne poglądy. To jest też taki przekaz do ludzi w Platformie, do tego skrzydła, że to nie o poglądy chodziło. I to wyraźnie też wczoraj premier mówił. Więc to jest kwestia też osobowości i takich akcentów, na które się stawia w pracy. Ja jestem przekonany, że pamiętając Marka Biernackiego jako szefa MSW, obserwując go jako szefa Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych od kilku kadencji, że to jest osoba wyjątkowo kompetentna, jeśli chodzi o ten sektor. I osoba, która zajmuje się profesjonalnie tymi sprawami, bardzo profesjonalnie podchodzi do swojej pracy. I nie wydaje mi się, żeby tego typu napięcia były na linii. Czy stawiał Marek Biernacki premiera czasami w takiej sytuacji, powiedziałbym, niekomfortowej, kiedy tłumacząc się ze swoich słów mówi, że powiedział co innego niż powiedział, kiedy potem można to odtworzyć. No, to są takie rzeczy, które nie wydaje mi się, żeby Marek Biernacki to robił. Natomiast rzeczywiście jestem polityk o bardzo podobnych poglądach, który być może nie obnosi się tak z nimi na zewnątrz, czy nie na tych poglądach buduje swoją pozycję, a raczej na pracy takiej organicznej. Panie ministrze, całkowita zmiana tematu. Przejdźmy do pana obowiązków. Od kilku miesięcy zajmuje się pan szatkowaniem NFZ-u na takie małe NFZ-ciki. No i co z tego wyszło? To nie tak, my nie szatkujemy NFZ-u. Nie, no ma być jeden zamiast jednego wielkiego NFZ-u. Ja owszem uprościłem, ma być kilkanaście. Dzisiaj jest 16 oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. Ale mają być tak, jak były kasy chory, niezależne od siebie. Nie. To nie tak. My dzisiaj cały czas ten projekt konsultujemy po to właśnie też, żeby rozwiewać różnego rodzaju demony, które się pojawiają i są dość. Znaczy delikatnie jest nieprawdziwe, jeśli chodzi o swoim obrazie. Dzisiaj mamy 16 oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, mamy centralę, która tak naprawdę decyduje o wszystkim. Warszawa decyduje o tym, jak to ma wyglądać na Podlasiu, na Śląsku, na Zachodnim Pomorzu czy na Dolnym Śląsku. A wiemy doskonale, że jednak i epidemiologia, i stan ochrony zdrowia w poszczególnych województwach, i potrzeby są różne. Nie można jednego patentu z Warszawy przywieźć wszędzie i to ma działać. Więc naszym celem i naszym pomysłem jest to, żeby te 16 oddziałów pozostało 16 oddziałami, natomiast dać im większą samodzielność, zdecydowanie dać im możliwość tworzenia polityki regionalnej zdrowotnej, ale nie jak kasy chorych, że to było niezależne i konkurujące z sobą, to będzie cały czas jeden narodowy płatnik. Z tą czapą? Nie, bez tej czapy. Będzie to inny nadzór. Płatnik ma być wyłączony z innych działań, bo dzisiaj Narodowy Fundusz Zdrowia nie dość, że jest płatnikiem, czyli płaci za procedurę, sam ją wycenia, sam ją kontraktuje, sam się ocenia, sam do siebie się odwołuje i sam to odwołanie przyjmuje, więc mamy taki kombinat, który robi kiedy wszystko. Kiedy pan to skończy? Bo zaczął pan to latem. Cały czas nad tym pracujemy. Myśmy przekazali założenia tych zmian do szerokich konsultacji. One trwają. Dostajemy mnóstwo różnego rodzaju pomysłów, także zupełnie innych na reformę. Rozmawiamy o tym, bo to jest duża zmiana i chcielibyśmy ją wprowadzić w sposób bardzo taki przemyślany i przedyskutowany, żeby nie budzić demonów właśnie, żeby to była spokojna reforma. Dziękuję. Sławomir Neumann, wiceminister zdrowia, Platforma Obywatelska, był dzisiaj gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Rozmawiał Piotr Gursztyn na zegarze 8:53.